Dzień dobry, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. AMX CDA 105 przeszedł zmiany. Możecie zobaczyć sobie tutaj właśnie na tej grafice dokładnie jakie, więc bufik na pewno pomógł, ale trzeba by na tyle, żeby dało się tym grać i farmić jakieś uszkodzenia i odpowiem wam szczerze, jak najbardziej. Z tego gościa, który kiedyś mnie bardzo frustrował, jeżeli chodzi o ten rozrzut, który łapał gdzieś tam na boki, no nagle, kurczę, jest dużo lepiej. Ja go sobie kupię nawet na drugie konto. Te konto miałem tutaj do grania bez golda, potem trochę pograłem z goldem na niektórych czołgach, więc pytanie brzmi, co dalej będziemy z tym kontem robić, nawet jeszcze nie wiem. To na razie zostawiam sobie na później. Jeżeli chodzi ogólnie o samego AMX-a CDA, jest dostępny właśnie za golda w sklepie. Możecie sobie wejść właśnie w sklep, kliknąć sobie na pojazdy, no i on tutaj będzie się pojawiał. Będzie kosztował prawdopodobnie około 9600. Niestety nie można go dostać za obligacje, więc tutaj wielki ból i cierpienie, ale co ciekawe, macie 48 spychacza Raumpanzera, który no po tym buwie też wygląda interesująco. Nie powiem, że to jest genialna maszyna, bo żadna z tych maszyn nie jest na pewno estyrowa topowa, chociaż przyznaję, że tym AMX-em grało mi się po prostu wybornie. Był przyjemny w odbiorze, szybkie skupianie, bardzo szybkie pestki z nowymi perkami, po 1700 pestki latają. Tutaj były akurat hity, ale zobaczcie, że na standardzie 1500 właśnie tej prędkości pocisku już jest nawet bez Perfect Charger i bez wentylacji. Co do samego pancerza, jest na nim ciekawa sprawa, ale zanim przejdziemy do pancerza, ten czołg też ma minus 8 stopni opuszczania i 390 alfy. Mamy tutaj dostępne 310 peny i 260 na podstawie i z tych APCR-ków też się da świetnie farmić. Więc jak nie będziecie grać na blisko, bo takim czołgiem momentami się ciężko gra na blisko, w tier 8 matchmakingu jest to wykonalne, jeżeli jest to dobrze robione, ale uwierzcie mi, zalecam po prostu ostrożność, bo pomimo tego, że ten czołg na pewno dużo więcej wytrzyma niż Skorpion, SKPTK i tym podobne maszynki bez pancerza, tak ten pancerz też niestety idealny nie jest, a zaraz wam to pokażę. I tak jak sobie zobaczymy model tego czołgu, no to wygląda dość fajnie. Mi się wbrew pozorom podoba taka sylwetka, wygląda fajnie. Weźmy sobie APCR-ki, no i sobie patrzymy, 118, no dobra, no jest lepiej, z hajeków nie będą nas przebijać, 230, tu już się robi ciekawie, bo niektóre maszyny będą mieć problem, żeby to nawet przebić, a tym właśnie działem tutaj, super, możecie sobie pokontować wszystko i jakoś podbijać. Jak będziecie się dużo ruszać, no to sądzę, że te niektóre bouncy, czy też odbicia właśnie, rykoszety będą dość częste na tej maszynce. Oczywiście zalecam ostrożność. Nie możecie na tym pancerzu polegać, tak jak na przykład na Turtlu czy TS5 w niektórych miejscach, gdy się ustawicie dobrze. Tak tutaj jest to raczej, odbiłem coś, zarąbiście, super. I wiecie, i gracie dalej i się cieszycie tym, że te obrażenia właśnie w was nie weszły. Zachęcam was do obejrzenia tych gierek. Powiedzcie mi, co sądzicie o tym czołgu. Czy faktycznie go macie? Jeżeli nim graliście po zmianach, to dajcie znać, czy jest fajny. A być może jeszcze nim nie graliście i po zobaczeniu tych kilku bitewek stwierdzicie, ty, to może być całkiem niezłe. 0,26 celności z tymi zestawami modułów, z którymi grałem, polecam gorąco. Ja grałem sobie dosyłacz Venta i obracara. Możecie grać z cichym układem jak najbardziej, możecie grać z HP na miejskie mapy. Postarajcie się pokombinować i dajcie mi znać, czy ten czołg ma w ogóle sens, czy może niekoniecznie. No to moi drodzy, zaczynamy. Mapa, klify, bitwa spotkaniowa. Słuchajcie, nie jest to najlepsza mapa, jeżeli chcecie tutaj jechać na te hedziki tak zwane, na bliski kontakt. No bo umówmy się, pomimo tego, że ten czołg ma fajny pancerz przedni w porównaniu do Skorpiona, tak uważam, że jednak nie jest to pancerz idealny. Jest problem, bo 200 penetracji, 200 plus penki w większości przypadków wystarczy, żeby to przebijać. Ale gdzieś tam tym działem, tym jarzmem potrafimy te pechy właśnie poodbijać. Dlatego ten pancerz jest, delikatnie mówiąc, troszkę taki strollowany. Łapiemy sobie buraska. Proszę bardzo, jak się pięknie wychyla, no idealnie. I to weszło. Jakby co, to weszło. Dam wam tutaj takiego delikatnego lika. Gdzie? O, bizonte, to uciekamy od razu od niego, nie chcemy mieć z nim nic wspólnego na takim dystansie. Trzy pechy jakbyśmy dostali, to by bolało. I tak jest fajnie, bo zostaliśmy tutaj, dostaliśmy na tym czołgu 200 HP więcej. I to też potrafi zmienić czasami giereczkę. Dlaczego, się zapytacie? Otóż dlatego,
że te 1000 hapsa, no to wcale nie było jakoś dużo, a tutaj te 200 być może dostaniemy za 1100, za 1050, za 1199 i ciągle możemy te uszkodzenia robić. Więc duży plus, dla, jeżeli chodzi o właśnie podniesienie wartości punktu wytrzymałości na tym czołgu. I tak jak widzicie, tutaj nie ma nic do roboty i są problemy. Co zrobić? W którym miejscu złapać drużynę przeciwną? Już tutaj frustracja sięga zenitu i myślę sobie, no nie da rady, no nigdzie. Tam buraska, tutaj ziomeczki, cholera jasna, chcę podjechać, bić się na hedy, no a nie mam żadnego dostępu do uszkodzeń, więc co dalej? Jeżeli chodzi o moje takie personalne odczucia na tym czołgu, względem tego, jak się tym tutaj jeszcze chłopko błyskę robi, względem tego, jak się tym grało przed patchem. Ludzie mówili, że to nie jest zły czołg. Przed patchem. Niektórzy mówili, że gówno w porównaniu do Skorpiona, Su i tak dalej jest KPTK czy Kari. No i spoko. Nie zawsze można mieć świetną gierkę takim czołgiem jak ten przed patchem. Teraz to się zmieniło. Trafiam dużo więcej pestek. Pomimo tego, że tutaj nie trafiam tych pestek, prawda? Tak uważam, że ten czołg strzela lepiej, nie łapiemy takiego rozrzutu podczas obrotu. Tutaj frustracja była już maksymalna, także musicie mi wybaczyć. No, no jest ciężko przebić tego typa w takiej pozycji. Magia Wota, czasami to magia Wota. Możesz mieć najcelniejsze działo w grze, 0.26, 0.23, 0.15 celności, a i tak jak nie masz czołgu totalnie gdzieś tam frontem papierowego, to możesz nie trafić. No ale uwierzcie mi, ta runda na tyle nietrafionych pestek i tak jest ciekawa. Ładnie, że to weszło, świetnie, wykończyliśmy sobie WZ-kę. No i szukamy dalej jakichś uszkodzeń. I teraz tak sobie myślę, cholera jest, na co tutaj zrobić? Nie ma dostępu do żadnego na majorze. Zagrałem sobie 3 giereczki. I 2 miałem gdzieś tam takie zapasowe zagrane wcześniej, nie nagrane niestety. No ale odpaliliśmy sobie to z repki i też możemy w tym momencie przynajmniej ocenić na bieżąco, co się dzieje na mapie i gdzieś tam pogadać o tych plusach i minusach tego czołgu. Więc na żywo, pomieszane tutaj z repkami, tak jeszcze chyba nie robiłem, a jak zrobiłem to raz. W każdym razie kontrolujemy sobie buraskę i dla mnie ten czołg jest cholera jasna przyjemny. Serio mówię, jak ktoś nie lubi na przykład testu 3, no to jak nie lubisz testu 3, spoko. To jest fajne, szybkie pestki. Nie wiem, czy zauważyliście, ja wam zapauzuję specjalnie. Proszę bardzo. 1700 i 1136. Niezłe oro, co? 310 peny. Jest okej, wystarczy na wiele czołgów. Mierzymy. Musiało to wejść, idealna pestka TPP, czyli tylko pewne pestki. Już postaramy się w tej grze oddawać. No i tak jak widzieliście, zrotowałem sobie na dół, uciekłem sobie na dół, dlatego że cholera, no nie było tam na górze zbytnio dużo uszkodzeń do zrobienia. Więc trzeba czasami sobie tych uszkodzeń szukać. Nie zawsze się da, oczywiście, że tak, ale w takiej rundzie jak ta można było na spokojnie próbować. Buraska już dawno spota nie miała, więc wątpię, że ona tutaj sobie siedzi i grzeje gdzieś tam miejsce, no chyba że zostałaby tam i grała na Hama. Zobaczymy. Rotacja kolejna. Jedziemy sobie naokoło, nie będziemy ryzykować przyjazdu tutaj, żeby nie dostać pestek. Uciekamy sobie raz, dwa, trzy i będziemy próbować łapać jeszcze jakieś uszkodzenie na środku mapy. Co do samego AMX-a CDA, byłem zdziwiony, ale nie tylko do AMX-a CDA, bo mam zupełnie odbiór inny IS-5. Chryste panie, o tym spychaczu to już w ogóle nie powiem, bo jemu dali 3300 DPM-u, co jest śmieszne poniekąd, że ten czołg ma 3300 DPM-u. No ja tutaj powiem szczerze, że się nie spodziewałem takiej zmiany. Jednak moim zdaniem dobrze, że Wargaming zaczęło właśnie zmieniać te czołgi. Że zaczęło je bufować, że zaczęło je przywracać do życia, bo nie ma nic złego w różnorodności na randomie. A wiecie, że granie na 3-4 te same maszyny na 8 poziomach w końcu też zaczyna męczyć i zaczyna być to strasznie monotonne, że w każdej grze masz 50 skorpionów, 30 su 130 PM i tak dalej, nie? I 1000 burasek na przykład. A więc ja bym chciał więcej zobaczyć takich zmian, bo takie zmiany nikomu nie zaszkodzą. Umów, czy pomogą, to już jest inna kwestia, bo być może będą za małe i ludzie ciągle będą przekonani bardziej do Skorpiona, tak? Czy do Su, czy do Kari, czy do SKPTK. Ale na pewno nie zaszkodzą, więc jeżeli będą te zmiany, to będą to puste zmiany, być może komuś pomogą. A dobra, pecha, 3000 mamy już zrobione, no tutaj zostaje dwóch gości, no to no, co mam zrobić na 200 HP? No trzeba jechać, no tutaj nie ma... Nie ma zmiły, wciskamy 3 razy R. Jest jazda, mam tam jednego blinda chyba w burą, z tego co mi się wydaje.
Tak mi wydało, że to weszło. Kończymy sobie Somułę. No i podjeżdżamy, ostatnim czołgiem jest Defender. Łatwo go będzie tutaj skroić, no bez przesady, został sam na 5-6 chłopa, więc wątpię, że tutaj da nawet jakąś celną pestkę. Jeszcze w tej grze mamy załadowane hity, żeby tutaj się nie odbić, Boże broń, bo tych odbić i tak w tej rundzie było dużo. Nie wszystkie pestki były idealnie mierzone, ale zobaczcie, jak to szybko skupia. Absurdalnie szybko to skupia, no coś pięknego. Więc ja totalny fan. 4000 z hakiem zrobione. Moim zdaniem runda spoko, ale zobaczymy jeszcze jedną. Kolejna runda, zaczynamy. Fiordy. No i tym małym wariatem francuskim, jak go nie lubiłem, szczerze nie lubiłem, bo celownik podczas najmniejszego ruchu się rozwalał jak cholera. No teraz mam wrażenie, że jest ciut lepiej. Te hopeki też pomogły. Wszystko działa pięknie. Zwiększona prędkość lotu pocisku też pomaga. Bardziej na tych hitach niż na PCR-ach, bo umówmy się, to i tak, szybkie CR-ki miało. Jednak jest to wyczuwalne, no prawie tam 1750. Super. I tutaj nie popełniamy błędu. Czyli pomimo tego, że widzimy, że goście grają sobie na środku, absolutnie nie chcemy robić agresywnego ruchu. O, przepraszam, czkawka. Czekamy cierpliwie. Ja czasami lubię się wychylić gdzieś tam i dać jakąś jedną pechę, drugą na dojeździe, ale jak tak sobie popatrzę na ten matchmaking, no to jeszcze te czołgi ciężkie jeździły wtedy. Teraz jak grałem sobie Tiger Mouse'em, to płakałem, bo miałem średnią po 2 hateki na stream, więc stwierdzam, że po co się męczyć, po co się katować, po co sobie robić po prostu krzywdę. Trzeba pójść na jakiegoś tedeczka, pograć jakimś tedeczkiem, albo szybkim czołgiem ciężkim, żeby to miało ręce i nogi. Nie udaje się zrobić pechy na tym ziomeczku, no i coś odbijamy, nie? Coś odbijamy i to też jest właśnie fajne w tym czołgu, pomimo tego, że on ma ten cypel tutaj, tak jak widzicie, opa, proszę bardzo, to tą częścią, tym jarzmem potrafi coś tam właśnie dingnąć. Ciężko się gra, gdy twoje hateki nie są w stanie podjechać nawet do Mordoru, nie wiem co oni robią, więc ja stwierdzam, słuchajcie, że sobie odjedziemy, na spokojnie to zagramy, nie będę z siebie tutaj robił żadnego bohatera, ale widzę, że no Tygrys 2 został okrojony, bo wyjechał sam, więc dziwna sprawa, no to wróćmy, no. Chłop akurat wyjechał w najgorszym dla mnie momencie, gdzie trzeba było tutaj się po prostu cofnąć delikatnie, sobie podjechać znowu i dawać mu bomby. No ale nie zawsze jest tak ładnie. Łatwa pecha, szybkie skupianko, super sprawa. Bomby po 400 wchodzą, więc pięknie. Czy tutaj warto właśnie robić te wymiany? Muszę. Zobaczcie, że jest 5-0. Jeżeli nie zrobię teraz tych uszkodzeń, to pytanie brzmi kiedy? Kontujemy sobie ten pancerz tak jak na tortoisie. Widzicie, gdzieś tam pod kątem, pod skosem. Jest tutaj właśnie próba łapania tych pestek za zero, tak? Więc musicie też się tym trochę napracować. Ale nie zrozumcie mnie źle. Jeżeli nie będziecie grać tym tak agresywnie, tylko gdzieś tam na snajpę, to daję wam gwarant, że ten czołg będzie się spisywać dobrze, albo nawet bardzo dobrze. Dlatego, że masz fajną pechę na APCR-kach. Macie fajną pechę na, penę na APCR-kach, 260 na podstawie i 310 na goldzie, jest ok. I te pociski są bardzo szybkie. Więc tutaj nie będzie problemów. Kolejne odbicie, zobaczcie. Już 1000 uszkodzeń odbiję. No, Skorpionem, SUO, SHPTK. Raczej bym tak nie mógł zagrać. No, chyba że Turtlep, tak? No to sądzę, że Ikari bym przebijali bardziej. Więc to ja zduwa, 3 czołgi zostały. 2700 mamy zrobione. Nie jest to może za dużo, ale zobaczcie, że w takim matchmakingu właśnie z 8 tirami można zagrać tym agresywnie. Czyli jest zawsze jakieś tam okienko, jest zawsze tam jakaś opcja do tego, żeby nie siedzieć z tyłu, na przykład jak na niektórych czołgach. Oczywiście granie w ten sposób na poziomy 10 definitywnie odradzam, bo się to dla was źle skończy. Pecha w Renegade'a, rymcyk cyk. Jeszcze tam gdzieś jakiś teranik, traczki może. Kolejna bomba. Dziękuję, dobranoc. Zrobione 4100. Nawet nie wiesz kiedy. Fajny czołg. Okej. Okay. AMX CDA. No wiecie, ten czołg nigdy nie był genialny, nie? Ale słyszałem opinie od ludzi, że mówili, że to też nie było wcale takie złe. Mnie ten czołg personalnie odrzucał tym, że miał... chyba długi czas przeładowania. Nie wiem, czy czas przeładowania mu zmienili. Szczerze nie pamiętam za bardzo patchnotów, ale tak mi się wydaje.
że dostał czas przeładowania, to po pierwsze, ale ten obrót jest lepszy. Ten celownik się strasznie rozwalał, gdy skręcałeś tutaj kadłubem na boki. Jak Tiger 88 też tutaj żąda buffa od Wargamingu, ale Wargaming jest głuche na nasze płacze. A gdyby takiego FCM-ka jeszcze raz buffować i dać mu coś ciekawego, być może by troszkę wrócił. Cholera wie. Jest tyle opcji, żeby tutaj pobuffować te maszynki, że to hit. Julie Kiev. Oho. Nie, bo ja od Buraski zbiorę, nie chcę. Znowu. Kontrola nad działem tutaj, wrzucona na ten czołg. Robi kawał dobrej roboty. Robi kawał dobrej roboty, chłopaki. To jak wy macie tutaj przyjemniejsze celowanie i strzelanie? Uff. Szkoda, że to nie weszło. Poleciało jakoś dziwnie, nie? No, a to by weszło. Okej. Okay. Wargaming też lubi tak przytrolować się trochę RNG na takim dystansie. A załadujmy sobie hity. Może nie na tego ziomka, ale w końcu można tym czołgiem wjeżdżać, skręcać i nie czujesz, że cały celownik ci się rozwala w trzy dupy. Czyli podjeżdżasz, dajesz pechę, cofasz się od razu i to działa na tym czołgu. Bez względu tutaj na decyzje i na podejmowane te wymiany, no te pechy jakoś tam dziękuję. Zaczynają lądować w te czołgi. Może byśmy zjechali, co? To serwerowy był, czy to po prostu jakoś tak krzywo poleciało? Nie mam pojęcia. Śmieszna pecha to była. Czy on w imbie siedzi, czy co? Zjedźmy sobie na dół, pokontrolujmy sobie tutaj ten przejazd, bo tutaj jest turtle i czołg ciężki. Nie mają zbyt dużo HP, ale jak możemy sobie wyłapać okazję do zrobienia uszkodzeń, to czemu nie? Nie muszę chyba mówić, dlaczego w tego gościa strzelam jako pierwszego. Bo jest mega, mega mocny. Jakby się ten turtle na mnie obrócił, to narobiłby mi dużych problemów. Jedna pecha VSM dana. Nie wiem, czy się nie wrócić na heala teraz i go zostawić. Chyba tak zrobię. Bo chciałbym wygrać tego heala, żeby nie doszło tutaj do żadnej... Wiecie... Porażki na tym wzgórzu. Nie wiem, czy buraska nie ładuje, dlatego jest problem. No właśnie. To się cofamy. Pamiętajcie też, że ten czołg coś odbija, tylko nigdy nie tym cyplem. Okej. Okay. Na tym cyplu ten czołg odbijać za dużo nie będzie. Po dolnej też nie. No a chyba zginiemy zaraz, co? Musimy na nim robić presję. No presja musi być robiona na tym gościu. Jak odpuścimy, to chłopy po nas po prostu wjadą. Kurczę, da mi po cyplu. No nie chcę zgarnąć tego po cyplu. Wolałbym, żeby to on na mnie zagrał, niż ja na niego, no ale... Chyba aż tak kolorowo niestety nie jest. A YOLO? YOLO działa. YOLO działa, słuchajcie. Im mniej gościom dacie czasu na wymierzenie takiej pechy, tym lepiej dla was. Może się pomylą, może ruszą myszką, może... Celownik będzie rozwalony, pecha nie wejdzie i tak dalej, i tak dalej. Przydałoby się, żeby... O Jezu, a ten co zrobił? Chyba go poniosło, co? I to jest właśnie to, czym wam mówiłem, że ten czołg potrafi coś dingnąć, nie? Bo potrafi. O, ale jest sunia. Super, zarąbiście. Pierwsza gra MXMCDA. Działa? Działa. Podczas obrotu dużo przyjemniej, działko się nie rozjeżdża, macie większą kontrolę, znowuż to powtarzam, jak po ES5. Cholera, no jest lepiej, no. Jest lepiej. I moim zdaniem, tym czołgiem na spokojnie chcesz możecie farmić... publiczność? Tak, bo chcę, łazu. Moim zdaniem tym czołgiem możecie na spokojnie farmić kredyty. Oj, nie weszło tak jak chciałem. Możecie spróbować tym czołgiem właśnie pofarmić kredyty, bo macie fajne APCR-ki. Nie są może zbyt idealne. Snapy nie wchodzą, no trudno. Ale na APCR-kach, słuchajcie, macie 1700 prędkości lotu pocisku. Zarąbiście, pena jaka?
260. Źle? Nie powiedziałbym. No ISM jest ciężkim czołgiem do przebijania, come on. Nie lubię strzelać do ISM, jak nie mam jakiejś dobrej, wysokiej penetracji. Dobra, dorwał nas. Ale i tak swoje moim zdaniem zrobiliśmy. 4800 grając na heady, łatwo. No i proszę, pierwsza runda tym czołgiem. Zrobiliśmy mastereczkę. 4600, zajebiście mi się podoba. Ogrywamy sobie te czołgi, kochani, które dostały buffa. Zapytacie się, czemu jadę pod mida, a nie jadę snajpić? Bo tym czołgiem, wbrew pozorom, można sobie pojeździć w takich matchmakingach gdzieś agresywnie właśnie na heady. Pytanie brzmi, czy... To jest buraska, nie? To jest buraska. To ja nie wiem, to... Że coś takiego wchodzi na tym czołgu, to jest hit. Wow, ale sterowność tego czołgu w połączeniu z tym działkiem teraz to jest... O Jezus Maria, co to za klapsiory są rozdawane? Rozumiecie? Teraz trzeba będzie respektować AMX-a CDA. Jak zobaczysz AMX-a CDA i sobie pomyślisz, kurde, a co jak ktoś ma myszkę i klawiaturę na tym czołgu, to was będzie klepał. Przede wszystkim są dwie rzeczy mega istotne na tej maszynie. Prędkość lotu pocisku na APCR-ach i penetraż jest ok. To, że ten czołg coś czasami odbije, też daje wam trochę takiej przeżywalności, nie? Że to nie jest tak jak na Skorpionie czy SU. To nie jest tak jak na Skorpionie czy SU, gdzie tam każda pestka dana cię boli. Rozumiecie, o co chodzi? Na miejskich mapach polecałbym granie z HP, bo będziecie jednak dokonywać tutaj ciężkich wyborów. Będziecie dokonywać ciężkich wyborów, że musicie w coś wjechać, zagrać agresywnie, no siema loku. Dlatego granie z kapsami będzie super opcją. Ty wyjechałeś do garażu, wiesz o tym. A, jeszcze mi to dało. Okej, gdzie jest Skoda? Nie gin, proszę. Zastanawiam się, czy by nie wjechać w tego IS-6B, ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest Skoda. A co jakbyśmy go... Chcemy ziomka olać? Kurde, nie lubię tak grać, no ale... Moja pozycja jest straszna, więc przerotujmy stąd. Trudno. Zadujmy sobie CR-ki. To weszło. Nie wiem, gdzie jest Even. Czy będzie podjeżdżał, czy nie. Podjechał. Albo to buraska? Nie, chyba Even. Więc Even musi być już gdzieś na blisko. No moja pozycja jest niefajna, nie? To daje takie turbo bomby snapy. No pyszne to jest. Szybkie skupianie po obrocie. Czy umiesz trafić tę buraskę, proszę, w plecy? Wiem, że przesadzam, ale robię to tylko dlatego, że wiem, że zaraz zginę. Klei ten czołg, to jest druga runda! Mówcie, co chcecie. Mi się to wciul podoba. Co możemy zrobić? Pik szybki? Pena? Bomba? Niesamowite. Jeszcze lorkę? Widzę, że on tam przyjeżdża, ale lorka najpierw. Obrót? Na Skorpiona? Ile to zabawy daje! Człowieku, ile to zabawy daje ten czołg!
Niesamowicie powalona sprawa. Cholera jasna, jak się tym przyjemnie gra, ja w szoku. Niesamowicie się tym gra. Super, super zarąbista zabawa. Ja na plus. Ja na plus ten czołki to na gruby. Ta maszyna jest po prostu totalną bestią. No nie jest bestią, nie jest to super top hat, ty niszczyciel czołgów. No nie zamieniłbym go na... Nie zamieniłbym tej maszyny na Skorpiona, ale mam wrażenie, że ten czołg dostał drugie życie i... Może sobie radzić w wielu matchmakingach lepiej na przykład niż Turtle, bo jak ci rzuci Turtlem na dychy, to jest ci mega ciężko. Tutaj masz dostęp do hitów, 310 peny, też nie jest idealnie, ale to są hity, które latają, więc możesz tym posnajpić, bo masz 0,26 celności. Masz 3000 DPM-u. Nice, dobry czołg. Dobry niszczyciel czołgów. Co o tym sądzicie, widzowie? A na razie ja lecę za Mixem CDA, czołg zajebisty, zmiany dostał. Możecie się nim pobawić, jak macie dostęp do tej maszynki, to polecam. Serio mówię, polecam. Fajny czołg do pogrania. A ja sobie jadę agresywnie jak cymbał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie chcę mi się tutaj snajpić, nie mam żadnego czołgu lekkiego w plutonie, który by mi to podświecił, więc lipa. Jedzie pan jest 6, to damy mu tubę, bez żadnego problemu. Damy drugą. Delikatne przypychanki na dzielnicy, widzowie. Trzeciej nie damy. To ja już się schowam na chwilę, co? Nie chcę być tutaj podświetlony, żeby to się źle dla mnie nie skończyło. Poczekam, aż ziomeczek może ściągnie na nich trochę... Ło, co to jest? Co za pechy dostałem? Z góry jakoś, nie? Myślicie, że jest odpowiedzialne strzelanie takich pestek? Mi się nie wydaje. Ale życie na krawędzi to życie na krawędzi. Czasami warto zaryzykować. Szkoda, że nie weszło. No ale celownik tutaj to był strasznie z tego obrotu rozwalony. Czekamy dalej. 1200 zrobiliśmy. Tam to jest na Eldorado, słuchajcie. Ale chyba nie muszę wam mówić, jak to wygląda, nie? On prawdopodobnie tutaj stoi. Jest ukryty za tym krzakiem, no nic z tym nie zrobię. Oby tylko nie dostać blinda, okej? Oby tylko nie dostać blinda, bo jak się tylko podświetli, to od razu dajemy mu tubę i zjeżdżamy niżej. Jasne, jest szóstkę, niemożliwe. Fajna maszyna do pogrania. Jestem ciekaw, jak się będzie grało AMX-em. No muszę, bo się uduszę, no nie wytrzymam, no. Więc widzicie, można sobie czasami zagrać takim czołgiem z kamuflażem na cwaniaczka tutaj. Kozicę górską, podjeżdżacie sobie, macie te choinki, fajnie jest i w ogóle przyjemnie, o ile tutaj nic nie stoi, bo inaczej dostaniecie spota bez cichego układu. Mam wrażenie, że coś jeszcze do blinda, zaraz to ja nie podjeżdżam. Ja tutaj cwaniakuję, okej? Okay? Mnie tutaj nie ma, ja udaję, że mnie tutaj nie ma. Nie ma problemu, pralka. Ale czołg po zmianach naprawdę przyjemny. Dziękuję. No to jest właśnie to, nie? On mnie będzie spotował cały czas. Nie mam pojęcia, co on robi. Ja niestety, no nie mam jak, tak? Bo tam są dwa kateki za nimi, więc... To nie weszło, poleciało krzywo. Jakbym nie miał śpiącej 705, grałoby się troszkę prościej. Trochę więcej kochones, co? Dobra, ale ziomek ciągle stoi, więc wiecie co? Niech on sobie tak gra, bo przynajmniej wiem, że to jest zawsze jakiś tam... Zawsze to jest jakiś tam, słuchajcie, blok HP, który sobie tutaj jest, nie? Chyba się wychyliłem za daleko, żeby mieć opuszczanko, co? Ale 2800 zrobiłem, trudno. No, śpiąca królewna mi się trafiła niestety w bardzo głębokim szoku. Chłop chyba nie wypił kawy dzisiaj, co? Tak mi się wydaje. Smutek.